I ziup, już się nagrywa. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Scrap Mechanic. Dzisiaj kolejny leniwy odcinek, w którym tylko testuję maszyny, których sam nie zrobiłem. A najlepsze jest to, że to wy je zrobiliście, więc darmowy content dla mnie. Brawo! Chat spam, brawo, brawo! Komentarze spam, brawo dla Plagi. Wymyślił niekończącą się pętlę nagrywania odcinków, które się nie skończą. Świetnie. Wczoraj poprosiłem was, żebyście zrobili maszyny kopiące, krety tak zwane, i na workshopie pojawiło się chyba ze 20 maszyn, które mam przetestować, i żeby poszło nam szybko, dzisiaj przetestujemy 3. To jest piękne, to jest z tym najszczęśliwszym człowiekiem dzisiaj po prostu. Mogę nagrać z tego 6 odcinków, nie? No, a to tylko jeden dzień minął dopiero, więc jak chcecie robić krety, to róbcie, nie ma problemu. Może będę testował, na pewno te najciekawsze. Dzisiaj przetestujemy pierwsze 3 z brzegu i zobaczymy, jak wypadną. Zobaczymy. Dużo osób w komentarzach pisało, że gra się może zacinać przy kopaniu, dlatego że bardzo duży karton ustawiłem, więc dzisiaj ustawiłem mniejszy. On oczywiście jest przyspawany do ziemi. Ten wczorajszy też był przyspawany do ziemi. Zobaczymy, może ta teoria ma sens i może będzie gra lepiej działała dzięki temu, że mam mały karton, a nie duży karton. Zobaczymy. Dobrze, więc to są te 3 maszyny. Zacznijmy od tej. To jest druga, a to trzecia. Podejrzewam, że bardzo się zastanawiacie, jak ta wygląda, znaczy jak działa, ja też. Ta wygląda w miarę standardowo, więc najpierw ta, później ta, a na końcu ta, bo ta jest taki, taka nowa. Dobrze, Stasz z co? 14, 11, 18. No chyba ją wcześniej zbudował trochę, ale nie widziałem jej wcześniej na tym, na workshopu. Dobrze, z czego ona się w ogóle składa? Zwykła metalowa konstrukcja, tak mi się wydaje, chyba tu żadnych większych modów nie ma. Zwykły piston, zwykłe rury. Nie wiem czemu, ale między piłami są rury i też nie wiem czemu przy każdej pile jest osobne te łożysko. To jest coś, o czym mówiliśmy ostatnio, że to w ogóle kompletnie nie ma sensu. Bo wtedy te łożyska się dziwnie wyginają, gra się buguje. Nie róbcie tego. Jak jest coś na jednej osi, to wystarczy dać jedno łożysko, które jest mocno zasilane i ono kręci wszystkimi piłami naraz. Nie ma potrzeby, żeby kręcąca się piła kręciła kolejne łożysko, które z kolei się też kręci. I ono kręci jeszcze jedną piłą i ta piła też ma łożysko, które się już kręci, ale jeszcze się kręci i kręci jeszcze jedną. Czyli mamy taką incepcję kręcenia i to w tym samym kierunku. Gra tego nie ogarnia w ogóle i ja się jej nie dziwię, bo to jest głupie. Maszyna cała z metalu, małe kółeczka. Tu jest chyba układ sterujący jakiś. Nie wiem, czy on zadziała. A nie, nie jest to układ sterujący. No dobra. Wydaje mi się, że one są... Tak, one są niepodłączone w ogóle. Dobrze. Fajnie, skręcanie działa super. Z tyłu te kółka są chyba tylko po to, że maszyna się kiedyś przewracała, więc daliśmy te kółka i ona się teraz nie przewraca. Jedynka, do góry. Dwójka, kręci się powoli. Trójka, włącza się silniki. Czwórka. Czekajcie, wyłączę wszystkie poprzednie. Czwórka. Trójka odpala, Okej, czwórka odpala te dalsze, widzicie? W środku dwa się nie kręcą. A trójka odpala wszystkie naraz. A jeszcze mamy piątkę, tak? Piątka są te na końcu, czyli to coś, co mówiłem. Patrzcie, trójka kręci wszystkimi, piątka kręci tylko tymi, czwórka kręci od środka, a trójeczka kręci wszystko. A jak włączymy wszystkie 3 naraz, to wtedy mamy szaleństwo po prostu jakieś. Dobra, wyłączę wszystkie 3 naraz. Jedynka do góry, dwójka i trójeczka i zobaczymy, jak to działa. Zobaczymy, jak to działa. Ten obszar do kopania jest dużo mniejszy, tak jak radziliście, zobaczymy. No w sumie jest idealny dla tej maszyny, jakby nie patrzeć. Kopaj dziurę. No ładnie kopij. Rzeczywiście, jak jest mały karton, to nie jest tak bardzo lagujące. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak to się będzie kopało. O, już zaczyna świrować. Na pewno nie laguje. To była dobra rada. To GG dla tego pana, co to wymyślił. Chociaż widziałem kilka takich komentarzy, no ale widać, że działa dużo lepiej. Przy czym ta maszyna już widzę. Duży problem jest taki, że ona nie kopie sobie pod nogami. A jak jedynkę opuszczę, no to powinna kopać pod nogami i powinna być w stanie jechać. Tylko, że będzie szorować trochę o ziemię. Ale chyba nie aż tak bardzo, żeby nie była w stanie przejechać. Zobaczymy, czy się przebije przez ten karton mały. Chyba trochę za szybko wjechałem i się pozacinała. No, trzeba powoli to robić. Troszeczkę wolniej. Nie ma pośpiechu. Mamy czas.
No, jeżeli chcecie, żebym testował więcej maszyn, to śmiało, ja mogę testować, nie ma problemu. Nie ma problemu. Ten tydzień będzie tydzień z kretami, wszystkie różne maszyny fajne, działające i niedziałające. A ten. A później zrobimy inne maszyny na przykład. Nie ma problemu. Plaga testery maszyn od widzów. Tak. No jak widać działa. Nie powiedziałbym, że to jest wygodne kopanie, bo często się te wiertło zacina. Co zresztą widzicie cały czas na obrazku. No miota jak szatan tym wiertłem strasznie, na wszystkie strony. I nie jestem bardzo zaskoczony, że tak jest. Bo ta konstrukcja, no, ona jest taka bardzo prosta, bardzo, bardzo jest uproszczona i też jest bardzo udziwniona. Trochę niepotrzebnie, przez to się jeszcze bardziej to buguje. Im więcej tych łożysk jest, tym bardziej się to wiertło rozpierdziela, mam wrażenie. No ale kopie, no, kopie. Nie można powiedzieć, że nie kopie. Spełnia swoją funkcję, chociaż nie jest super wygodna. Trochę się ścina od czasu do czasu i trzeba z nią uważać, ale poza tym fajna jest. Nie jeździ za szybko, skręca idealnie, bym powiedział nawet. Myślę, że jesteśmy w stanie się przekopać na drugą stronę raczej. Raczej. Wiesz, im jestem głębiej, tym więcej kłopotów, ale to jest normalne. Problem z tym jest taki, że ona nie kopie równego tunelu, więc zawsze gdzieś tam jakiś klocek będzie odstawał i później przeszkadzał, no nie? Czy to w kopaniu, czy to w jeżdżeniu, czy to w czymś innym. No, przekopaliśmy już połowę. Ale myślę, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie ona już ma bardzo dużo problemów z kopaniem. Już się miota, już rzuca, ale te koła z tyłu się przydają. Patrzcie, jak one się opierają temu wszystkiemu. Ja już nic nie robię, to nic. Ja tylko trzymam ręce na klawiaturze. To nie jest tak, że to ja jeżdżę przód, tył. To sama maszyna już jeździ. O, ładnie się już wykopała. No, dawaj. No ale pracuje. Naprawdę jest spoko, nie? Myślę, że przejechanie dalej zajęłoby bardzo dużo czasu. No fajnie widać, że działa. Myślę, że dla wszystkich to będzie wystarczające. Wszyscy wiedzą, że działa, są zadowoleni. Patrzcie, efekt jest taki. No jest fajnie, kopię. Fajny jest efekt tego kopania, bo wygląda jak rzeczywiście fajny, wyciosany tunel. Nie jest to kwadratowy, prosty tunel, tak jak ja robiłem, więc to jest fajniejsze. Myślę. Dobra, tu mamy ten mały karton. Tu sobie postawimy to. Pyk. Na szybko sobie przygotuję. Mogłem wszystkie trzy przyspawać na początku, ale po co? Będzie dłuższy odcinek, więcej reklam i więcej hajsu dla mnie. No myślę, że wszyscy się cieszą. Możecie teraz dać minuty, sekundy i napisać, tak, cieszymy się. Każdy się cieszy, jak Plagus zarabia. Wiadomo, święta idą, będą wydatki. Dobrze, druga maszyna. A, ta pierwsza była od Stachsco. Stachsco, ale chyba to czytałem. I tutaj mamy pana Monstera. Uwaga, kret działa poprawnie, gdy jedzie równo, nie jechać po ukosie. No, jak wszystkie krety raczej. Ale dobrze, dziękujemy za takie informacje, bo są bardzo ważne. Mamy tutaj fajnego kreta, znowu z metalu, znowu na piłach. O, ten ma jeszcze kolce. No i spoko. I sprytnie jest pomyślane, bo w tym miejscu, gdzie nie można było dać pił, to są kolce walnięte i elo. Widzę, że te piły powinny się kręcić w tym kierunku właśnie co koła, więc pewnie będzie to dawało jeszcze dodatkowy efekt jazdy do przodu zamiast w boki i to jest spoko. Z tyłu małe koła, z przodu bardzo duże, taki a la kombine. Układ sterujący tutaj jest. Nie wiem, czy on jest bardzo skomplikowany, w sensie, czy będą się ruszały tylko boki, czy raczej całość się będzie ruszała, ale wygląda, jakby miała się całość ruszać, bo jest bardzo dużo miejsca tam zostawione, więc tak obstawiam. No fajnie, naprawdę fajnie. Te duże koła z przodu spoko, pewnie nie skręcają w ogóle. Dwa przyciski, silniki elektryczne, no czyli same plusy, jedyneczka i dwójeczka. Wow, to jak zapierdziela skubane, to jest zbugowane. Jak się ustawi czujnik i się go nie rusza i on jest cały czas aktywny, to tak buguje właśnie. Ale jeździć się przez to nie da, że to jest włączone. A chociaż może się da. O, zobaczymy ten układ kierowniczy. Nie. A jest taki skomplikowany. Wow! Jak w samochodzie. Gościu, ale ci się chciało. Podejrzewam, że tam tylko jedno jest zasilane, to na środku jest zasilane i to porusza całym układem sterującym. Fajne. Ambitne bym powiedział nawet. Bo tak to powinno wyglądać, normalnie w aucie, mniej więcej, ale ten, no ale efekt jest jaki jest, działa, ale ten, trzeba było się nakombinować, nie? Dobra, jeździ bardzo powoli, to jest dobre, że jeździ powoli, bo wtedy się mniej buguje przy samym kopaniu, ale minus jest taki, że trzeba dojechać jeszcze, nie? Trochę to zajmuje. Dobra, dwójka najpierw, bo to trzeba najpierw sobie wyprowadzić ten tunel pierwszy. Ok. Na pewno jest prosto, bo postawiłem ją zaraz przy kopaniu i jedynkę sobie odpalę od razu.
Zobaczymy, jak działa. Wow, jak ładnie skopało. Wow. Goście. To jest dobre, że te pierwsze kolce jakby nam torują drogę i ustalają całą maszynę, bo ona nie będzie latać na boki, bo jest zawsze wkopana w jedną kratkę dosłownie. Patrzcie, jak to płynnie chodzi. No. I sam motyw, żeby zmniejszyć ilość kartonów, wychodzi na to, że był super świetnym pomysłem. Wow. Patrzcie, jak to płynnie. Idzie jak nóż przez masło. Kurde. Dajcie spokój. Ciekawe, czy jakby jechało szybciej, to byłoby tak samo efektywne. No. Kurde. Mam ochotę to sprawdzić. Nie wiem, czy twórca to testował, no nie? Może tak, a może nie. Dobra, teraz jeździ dużo szybciej. Damy jeszcze szybciej, żeby to po prostu była taka, o, wyścigóweczka dosłownie. I zobaczymy, czy się przekopię tutaj. Tylko ja go ustawię prosto, żeby nie było. Chociaż uważam, że to i tak bardzo dobrze działa. O, od samego przywalenia zrobiłem dziurę. Dawaj mi tu. No. Na pewno ma większe problemy, ale i tak kopię. Na pewno ta prędkość ustawiona przez twórcę jest idealna do kopania. W sensie bez problemu się przekopuje. Robi to powoli, ale bezproblemowo. Tu robi dużo szybciej. Trochę więcej ma problemów przez to. Ale i tak działa. Także ten... Wow. Ten kombajn jest naprawdę spoko. Czy ja stąd wyjadę? Wyjedź. Ten kombajn działa super. Co? Kościu, przecież to po ukosie nawet jedzie. Wcale nie trzeba jechać prosto. To wszystko jest w stanie wykopać chyba. No cacy po prostu, cacy machina, strasznie mi się podoba. Patrzcie, jak przejechało. Jacie. Ale faza. Ale jeszcze więcej obrotów mnie tutaj daj. Bardzo ciężkie, bo to kupa metalu jest. Te piły też swoje ważą. Ale... Zabawa świetna. Weź no tutaj zetnij trochę. Myk. Myk. Oj, zaciąłem się o coś. Tam się coś porobiło nie tak. Dawaj. Przebijesz się. Pewnie, że się przebijesz. No ten kolec niestety nie działa tak... Aż tak dobrze. Jak... On się zaciął, dlatego nie działał, no dobra. On się przyciął, ale już się odciął. Siok, to zasuwa. Ale zabaweczka fajna. Normalnie plaga dostał wcześniej prezent na święta, patrzcie. Myk. Myk, jazda. Jazda. Trzeba restartować od czasu do czasu ten kolec, mi się wydaje, i będzie okej. Okay. Nie, no to idealnie się przekopuje po prostu, no. Kurde. Ale jest maszyna. Daj jeszcze trochę. Jeszcze trochę zabawy. Nie, no kurde. Przecież to jest prawdziwy kret. No. Mega. Mega maszyna. Naprawdę. GG dla tego pana. GG. Bardzo ładna maszyna. Jać. Jak na razie w tym odcinku myślę, że jest najlepsza. Myślę, że jest najlepsza póki co. Zrobimy sobie jeszcze jeden karton i tą ostatnią maszynę sprawdzimy. Ona jest taka, no, innowacyjna, będzie. Całkiem inna niż to, co do tej pory widzieliśmy. Zobaczymy tylko, czy skuteczna. Bo wcale nie musi być. Kret. Ty. Dobrze. Fajowo. Jakie to jest wielkie. No wcale nie małe. A, miałem sprawdzić jeszcze twórcę. Royce99, by Alex Rojek. Pozdro Yty. No i nice. Pozdrawiamy. A, to jest automatycznie, no tak. Nie wiem czemu niektóre opisy się przenoszą do gry, a niektóre nie. Pełne opisy z reguły można przeczytać tylko w warsztacie, a później jak się ma w grze w ekwipunku, to już tych opisów nie ma. Ale pamiętam, że tutaj Alex pisał w tym opisie, że to jest automatyczna koparka. Właśnie widać to. Włącza się guzik i ona sobie jedzie. Zobaczymy, jak dobrze jedzie w takim razie. Pokaż, co masz. Ale wygląda fajnie, naprawdę. No, jest taka masywna. Zobaczymy. O. Ten przód nie zadziałał tak, jak powinien. Nie wbiła się za pierwszym razem, ale po wielu próbach się wbiło. Więc nie jest źle. No jedzie sobie, jedzie sobie. Ale ona się jak zakleszczy, to będzie pracowała jeszcze lepiej pewnie. Na razie daje radę. Na razie naprawdę daje radę. Silniki pchają w dół, żeby bardzo nie latało pewnie. Na pewno jest to najbardziej lagująca maszyna. Chyba jak do tej pory. Chociaż może nie.
No jest skuteczna. Powolna, ale skuteczna. Widać, że się wkręca tam. Wkręca się i działa. Te silniki dużo dają. Wydaje mi się. Dzięki temu ta maszyna tak w ogóle nie lata na boki. Więc bardzo przemyślane. W ogóle strasznie duże to. Silniki elektryczne, rakiety, duże koła. Całe z metalu jest raczej. No i się kopie. Zobaczymy, co się stanie, jak ona już wlezie w tą górę. Czy ona przejedzie. Jak na razie jest na takiej fazie, że no prawie się zacięłam. Prawie się zacięłam. Już zaraz ten... Zaraz się zatnę. Ale jedzie. Ale jedzie. Cały czas do przodu. Tu sobie boczki można zajrzeć, co się dzieje nawet. Tam jakieś kawałki zostają. Czy nie jest takie super precyzyjne. Ale to jest normalne. Ważne, żeby przejechało. Ważne, żeby przejechała sobie. A przejeżdża, jak widać, bez problemu. Bardzo powoli, ale jedzie do przodu. Szkoda, że nie ma krzesła, żebym sobie mógł siąść. Gdzie tam jest... A, i tam są jeszcze rakietowe silniki walnięte. Okej. No dobra. Teraz się przekopię. Wow, ale teraz żulaki są naprawdę spoko. Bardzo duża powierzchnia tam trze. I dlatego. Maszyna jest duża i jest płaska. I płaskie powierzchnie na skrapie działają najgorzej. Dobra, zaraz się przekopię normalnie. Tu już widać, jak ona sobie pracuje. Wióry lecą. O, już, są kolce. Nie, naprawdę spoko. Naprawdę bardzo fajna maszyna kolejna. Działająca, tak. Jestem dumny z was po prostu, że takie ładne maszyny zrobiliście. W tak krótkim czasie. No i widać, że są przetestowane dobrze. Ona poszła trochę bokiem, mam wrażenie. Może mi się wydaje. Na pewno jest bardziej w prawo teraz wychylona niż w lewo. Tutaj jest przy samej krawędzi, a tutaj jest dużo miejsca. Ona jakby się troszeczkę przesuwała. Pewnie dlatego, że są te piły, kręcą się i ją przesuwają. No może tak nie jest. Chociaż nie, jedne są w tą, drugie w tą, czyli ten efekt powinien być jakby zniwelowany. Ale i tak się przesunęło. Uhu! No i bardzo laguje, jak przejeżdża. Teraz ta płaska powierzchnia przejeżdża i jest bardzo, bardzo polagowane. Ale ładne. Ładnie wygląda. I ładnie pracuje. Tak. Cieszy oko. Ale ta dwójka i tak jest kozak. Tamta to jest super zabawa. Ta jest dobra. Ale ten tunel robi taki mały, nie? To jest minus, że jakby ten... No tak jak taki kanalarz z niej trochę, nie? I robi takiego dużego tunelu do przejechania, tylko taki mały dla siebie. Ale w sumie... Ważne, żeby ona przejechała, nie? Nie było żadnych zasad, że ma być duży tunel. Miał po prostu działać. I działa. Naprawdę bardzo spoko. Dobrze, zbierzemy te wszystkie trzy maszyny obok siebie. Oczywiście, zadanie dla was w komentarzach. Piszcie, która maszyna najbardziej wam się podobała. Jedynka, dwójka czy trójka. I co? Zachęcam do budowania kretów oczywiście. Ja będę się starał teraz je jeszcze testować. Przy czym na pewno nie przetestuję wszystkich. Teraz będę wybierał na pewno projekty takie, które są bardziej właśnie jakieś takie oryginalne, świeże. Żeby nie testować w kółko tych samych kombajnów albo coś takiego. Akurat tu trzy wszystkie maszyny to były trzy różne szkoły. Każda miała inne ustawienie ostrzy, każda działała troszeczkę w inny sposób i w zasadzie każda jedna spełniła swoją robotę, znaczy spełniła swoje zadanie, każda działała, ale każda na inny sposób i na pewno jesteście w stanie ocenić, która była najlepsza, więc w komentarzach piszcie, która była najlepsza, czy jedynka, czy dwójka, czy trójka, tylko ja je ustawiłem tak, że w sumie nie są po kolei. O, to jest trójka, to jest dwójka, a to jest jedynka. Tak. Z jedynka, dwójka, trójka. Piszcie w komentarzach, która waszym zdaniem była najlepsza maszynka. Ja osobiście najbardziej mnie cieszyła ta dwójka, bo bardzo dobrze się ją można bawić, jak się już zwiększy prędkość. Przy czym ja ją trochę zedytowałem. Ta jest spoko, bo widać, że jest po prostu fajnie przemyślana i pod względem wyglądu i działania. W sensie i dobrze wygląda i działa, bo jest pokolorowana, ma światełka i tak dalej. No te dwie są tak trochę suche pod względem wyglądu, no nie? Takie proste kombajny. Tu fajny ten układ sterowniczy był. To mi się spodobało. To bardzo spoko. Bardzo spoko. Więc czekam na wasze komentarze, opinie i czekam na więcej wrzutek od was. Będziemy je nagrywać. Oczywiście za serię łapa w górę, jeżeli wam się podoba i dalej testujemy maszyny kopiące od widzów. A kto wie, może później będziemy testowali jeszcze inne maszyny od was. A, zobaczymy, zobaczymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hejeczka, i piąteczka, i machu, machu, i tu lecą ekrany końcowe, możecie sobie wybrać jakiś inny odcinek ze skrapa albo z czegoś innego, no nie? Tam ten na koszulki, promocja jest z kodem PLAGA, darmowa wysyłka, warto sprawdzić, wiadomo, wiadomo. Idę już, hejeczka, piąteczka, cześć.